Hej, jak jesteś nowy, to śmiało zasubskrybuj kanał. Pomoże mi się to rozwinąć. Dzięki bardzo. Sioneczko, moi drodzy, z tej strony Wodzu, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina 3. Przepraszam, dalej chory, ale... Ale co? Jesteśmy, moi drodzy, w łaźniach i będziemy rozmawiać z Ziggym Ruivenem. Zapukaj. Jest tam kto? Otwórzcie! To jest to, co mieliśmy zrobić po uwolnieniu, no... Po ogarnięciu, powiedzmy, tej Anny, czyli matki Tamary i żony Barona. Później jeszcze musimy się przejechać do kasztelu we Wrońcach. Bo z tego, co wiem, to próby... Po co ten rwetek? Łaźnia jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem. Wiem, że tu przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? Przekaż mu, że Geralt z Rivii chce z nim mówić. Nie gwarantuję, że pan Rojzen będzie miał. Chcesz się założyć? No dobrze, spróbuję. Proszę zaczekać. Przy próbach odmienienia tej matki, to ona się tam chyba zamienia w babę wodną i umiera, czy coś takiego? Ziggy Ruiven zaprasza. Ja nazywam się Happen. O kurde, sorry, naprawdę sorry. O, jeszcze trąciłem mikrofon. Spotkanie odbywa się właśnie. Wpierw jednak przejdziemy przez szatnię, gdzie należy zostawić odzienie. Chodźmy. I jak ta matka umiera, matka Tamary, żona Barana umiera, Anna, jak się nazywa? Nazywała... Tutaj można się rozebrać. Eunuch Happen. No tak, Geralt, gdzie ty tak piękniesz? No chłopie, kurwa, weź wyluzuj. Chciałem się rozebrać. Tutaj, tak? No dobrze. To potem Baran jest na tyle załamany, że... Że co? Do gówna. No. Piękne ciało. A takie na takie łaźnie to człowiek mógłby chodzić. Najpierw się przejdziemy, zobaczymy. Odcinek będę musiał zrobić 18+. No i Baron się po prostu wiesza, tak? Wiesza się. Baron się wiesza, no i tyle z tego. Mogę tu wyjść? Kurtyzana. No to po prawej to fajne. Teraz mam przerwę. O Jezu. Wiesz, tańczy i śpiewa. No, zobaczymy co nasz Baron. Czy się powiesi, czy nie. Jestem tego ciekaw, dlatego do tego kasztelu we Wrońcach. Spokojnie. Będziemy musieli wrócić jeszcze. Kurwiel Junior idzie do piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza. A Juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy, rozumiesz? Wszyscy będą za. Ruiven, twój gość. Po chuj go tu wpuściłeś? Bo chciałem z nim porozmawiać. To Geralt z Rivii. Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa, jestem wykluczony to wszystko. Coś ty za jeden. Jestem Wiedźminem. Jakieś kłopoty w kanalizacji? Wszystko jest pod kontrolą. Geralt to znajomy z dawnych czasów, co prawda. Ktoś wszedł do łaźni. Skradają się. Jest ich kilku. Co on pierdoli, jasnowidz jakiś? Mordercy! Proszę, nie! Noż, kurwa, mać, wiedziałem! Znajdzie się wrog? Znajdzie. Dobra, zupa z bobra. Dawaj ta chopy. Kurde, taki dosyć wysoki ten. O, oh, wow. Dobra, trzeba sobie na igni zmienię. Co już? Gdzie te dupki? A tu są. Kurwa,
Tutaj jakiś wlazł, czy nie? Nie ma. O kurde, ale mi przywalił. Jaraj się, skurwysynu. Dobra. No wszystko. Kurde, ale ten kaszel mi męczy, masakra. Dobra robota, panowie. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. To byli ludzie z kurwiela. Wyciągnij z tego konsekwencje. Nie zaczynajmy od początku, szczególnie przy gościu. Przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? Nie sądzę. Niech sam się wytłumaczy. Nie przedstawisz mi swoich znajomych? Dobrze, że nie ma tu Happena. Zaraz bym mnie zrugał za brak manier. Króla żebraków znasz. Zresztą, kto nie słyszał o tym mecenasie sztuki i patronie drobnych przedsiębiorców? A krasnoluda zwą Tasakiem. Siedzi głównie w rozrywce. Tam skurwiela juniora. A, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? To moja sprawa. Geralt jest bardzo czuły na punkcie prywatności. Szpiegowanie go zawsze było koszmarem. No wiesz, gdy szukał Marigold, był bardziej otwarty. Kurwa, panowie, na krotochwilę was wzięło. Skurwiel chce nas sprzątać, jeśli mu się uda. Musimy zabić do pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. A ty, jak ci tam, jeśli chcesz znaleźć skurwiela, przyjdź do mnie. Jakieś pomysły, gdzie odszukam juniora? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. Ziggy? Warto mu powiedzieć. Geralt ma talent do znajdowania ludzi i jest dyskretny. W takim razie zostawiam was. No, zajrzę do ciebie jutro. Dokończymy rozmowę. To co, może się ubierzemy? Niezły pomysł, a potem pogadamy już w cztery oczy. Skurde blade. Dobrze spotkać starego drucha, dzięki któremu tak często zażywam kąpieli. Jeśli dzięki mnie jesteś czystszy, to warto ci było złamać tę nogę. Wyobraź sobie, że kiepsko się zrosła. Muszę ją moczyć w gorącej wodzie przynajmniej 6 razy dziennie, bo inaczej napierdala jak dzwony w bokle. Nie zrobiłem tego bez powodu. Jakbyś mi nie wchodził w drogę, nogę miałbyś całą. Rozumiem. Zaręczam, że gdybym mógł się cofnąć w czasie, zachowałbym się na Taned inaczej. Na przykład kazałbym ci moim ludziom zabić, a nie związać. Słuchaj, Royve, a właściwie Dijkstra, bo nie jestem w nastroju na zabawę w pseudonimy i inne szpiegowskie gierki. Przychodzę w konkretnej sprawie. Jak chcesz wysłuchać, o co chodzi, to wysłuchaj. Jak nie, to daruj sobie błyskotliwe riposty i po prostu wywal mnie za drzwi. A co mi szkoda? Mów! Myślisz, że Tasak znajdzie skurwiela? Może i znajdzie, ale spali przed tym pół miasta, zupełnie niepotrzebnie. Zostaw go i działaj sam. Co proponujesz? Trzeba przejść się po miejscach w strefie wpływów juniora i się rozejrzeć. Tyle, że dyskretnie, a nie wpadać na pełnej kurwie z ogniem i mieczem. Może faktycznie warto popytać na mieście. Nawet jeśli junior siedzi w ukryciu, to nie mógł odciąć się od dochodów. Skurwiel czerpie zyski głównie z hazardu. Kontroluje największe kasyno w mieście. Pamiętam, jak hierarcha Hemelfart przegrał tam kiedyś swój pierścień z rubinem i wybuchła awantura. Jest też arena w podziemiach pod miastem. Dochód z zakładów jest niewiele mniejszy niż z kasyna. Tam zawsze szukają ochroniarzy. Możesz też sprawdzić dom skurwiela w Nowigradzie, ale wątpię, żebyś go tam zastał.
No dziwne, naciskam jeden i... Gdzie znajduje się kasyno? Niedaleko, wiesz, straży miejskiej. Oficjalnie Skurwiel nie ma żadnych związków z kasynem, więc uważaj, co mówisz, żeby nie wzbudzić podejrzeń. To gdzie jest ta arena? W kanałach pod Złotą Dzielnicą, ale wejście jest w kwartale Biedoty, na Okrawkach. Junior uwielbia dobre walki. Pewnie chciałby zobaczyć na własne oczy Wiedźmina w akcji. Wspomniałeś, że Skurwiel ma dom w mieście. To całkiem zacna posiadłość, tuż za mostem wiodącym na Wyspę Świątynną. Ale Junior jest za sprytny, żeby tam siedzieć. To ruszamy. Muszę znaleźć Juniora w kasynie albo na arenie i chyba pogadam też z Tasakiem. Rób jak chcesz, tylko bądź ostrożny. Skurwiel na pewno spodziewa się kontrataku. Dzięki za pomoc, Dijkstra. Idź już, Wiedźminie. Aha, gdybyś miał problemy ze znalezieniem Skurwiela, wróć do mnie. Znam te kanalie i może coś wymyślę. Słuchaj, wiesz może, co się stało z Jaskrem? To samo, co ze wszystkimi, którzy nadepną Juniorowi na odcisk. To znaczy? Siedzi otoczony churysami, które karmią go pasztecikami ze słowiczych języków i poją młodym winem. No, Geralt, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na dnie Pontaru razem z tą swoją mandoliną. Lutnią. Jak dla mnie, to może sobie tam gnić i z Waltornią w dupie. Jakiś opryskliwy się zrobiłeś. Co cię gryzie? Przepraszam. Widzisz, odkąd mam klimakterium, nachodzą mnie nagłe fale gorąca i szybko się denerwuję. Dijkstra, wiesz, że nie możesz mieć klimakterium, prawda? Wiem, bałwanie. Wiem też, że nic cię tak naprawdę nie obchodzą moje problemy. O co chodzi? Przejrzałeś mnie. Potrzebuję roboty i myślałem, że może coś mi zlecisz. Jakiś potwór, te sprawy. Tak. Mógłbyś mi pomóc. A wtedy ja mógłbym na przykład popytać o Jaskra. Ustalić, co dokładnie się z nim stało. Może ci pomogę. No, mogłem zapytać o zapłatę, cholera jasna. Zamiast mówić, wolę pokazać. Obraz jest wart tysiąca słów i tak dalej. A, no i zdajesz sobie sprawę, że jeśli wygadasz, co ty zobaczysz, zarobisz kosę pod żebro. Tak zakładałem. Świetnie. Ostatnia prośba, a właściwie polecenie. Nie wyciągaj miecza z pochwy, o ile nie poproszę. A chyba tego trolla nam pokaże, prawda? Tak coś mi się wydaje. To możemy sobie pominąć. Pominąć sobie możemy, powiedziałem. Geralt, musiałeś oczywiście upaść. Dobra. Idziemy za Dijkstrą. Kanałami? Tak, to będzie ten troll na 100%. No, tak myślałem. Ja zły, że ze mnie zginie Batorwuna. Nie głową w mur tego nie zmieni. Jak ja boli, ja mniej myślę. Jak mniej myśli, ja mniej smutny. A ja teraz bardzo smutny. Skąd wytrzasnąłeś tego trolla? Z Zerikani. Wygrałem go w karty od handlarza Wilbundami. Co, żarcik to lepszy. Widzisz, żebym się uśmiechał? Jestem śmiertelnie poważny. Bart pilnował garbate konie. Tam garbate konie. Co i piasek dużo. Ale Zigi mnie zabrał, bo Zigi dobry. Widzę, że się dogadujesz z trolem, więc po co mnie tu przyprowadziłeś? Zwróć uwagę na tę dziurę. Jeszcze do niej wrócimy. A za tymi drzwiami jest skarbiec. Do niedawna pełen nowigradzkich koron i innych precjozów.
Ja pilnował, ale było bum i nie ma Torbuna. W przekładzie na nasze ktoś mi zapieprzył blisko 20 ton złota, nie licząc drobnych. A ty pomożesz mi odzyskać. Zgoda, pomogę ci. Jakoś nie tryskasz entuzjazmem. To jest niskie mutacje, wypierają nas z emocji. Inaczej skakałbym ze szczęścia. Muszę się tu rozejrzeć, ale przede wszystkim mam pytania. Zamieniam się w słuch. Rozumiem, że złodzieje weszli przez te dziury za twoimi plecami. No, bystry jesteś. Gratuluję, kurwa, do myślności. O co jeszcze spytasz? Który mamy rok? Jak się nazywa król Redanii? Nie, ale zastanawia mnie na przykład, skąd ta dziura się tu wzięła. Jej tu nie było. A potem bum! I była. Ja chciał zobaczyć. Ale nie zobaczyć, tylko spać. Bo złe grzyby. Złe wbarta głowa. Jakie znowu złe grzyby? Pleśń popsa. Jej zarodniki są tak trujące, że parę wdechów i po tobie. No, chyba że jesteś trolem. Chyba jestem. Jestem? Ziggy? Nie mówię do ciebie, baranie. O czym to? A, pleśń. No, pewno jej w kanałach za skarbcem. Myślałem, że to dobrze, wiesz. Dodatkowe zabezpieczenie, ale złodzieje jakoś to obeszli. Widziałeś ich, Bart? Jak ja wyjść przez dziura zobaczyć, co było bum, to oddychał grzyb i zasnął. A jak już nie snął, nie ma wcale Torfuta. A ja zły troll. Bardzo zły troll. Już, już, nie rozklejaj się. Bum? Możesz to rozwinąć? Bum! A to rozwinął, co nie? Takie Bach, trach, ubuduj, męc. Bach, trach, łubudu i bęc. Pozwól, że ja rozwinę. Ach. Wybuch rozpierdolił ścianę dzielącą kanały od skarbca. Widzę, że całkiem nieźle dogadujesz się z tym trolem. Całe życie pracuję z idiotami. Mam wprawę. Próbowałeś pójść tropem złodziei? Oczywiście. Wziąłem jednego osiłka, Fonsa. Na tyle tempego, żeby nie zadawał pytań. Łyknęliśmy po antidotum na popsa i weszliśmy do kanału. A chwilę potem wróciłem sam. Co się stało? Chłopak zaczął strasznie bekać. Ale także aż echo szło. Mówię, Fons, przestań. Jesteś w towarzystwie hrabiego, byłego wprawdzie, ale zawsze. No i wtedy się pożygał. Antidotum przestało działać. Ja pierdziula. Próbowałem go wyciągnąć, akcja. Ale usłyszałem takie jakby bulgotanie. Coś wylazło z wody. Cenię życie moich ludzi. Ale swoje bardziej, więc rzuciłem Fonsa w cholerę i pobiegłem do wyjścia. No pora rozejrzeć się po kanałach. Masz jeszcze to antidotum na popsa? Tak, zostało mi parę fiolek. Mam też recepturę. Obrzydliwa lura, szczerze mówiąc, ale ratuje życie. Proszę. Dzięki. Nie ma za co, dosłownie. Przecież jakbyś się tu udusił, nie miałbym z ciebie już żadnego pożytku. Słuchaj, idę na górę, bo jak patrzę na ten pusty skarbiec, to szlak nie trafia. No, powodzenia. Dobra, moi drodzy, zapisujemy tyle w tym odcinku. Następnie będziemy przeczesywać te kanały. Jak ci podobało, to wiecie co robić. Lajka, subskrypcja, komentarz. Będę za wszystko bardzo wdzięczny.